Felieton pana Waldka. Pan Waldemar Warhoł napisał dzieło pod tytułem Państwo w Państwie. Proszę, proszę, czekam, czekam. No to właśnie, w tak napięciu, widzę, że taki pan, jest jest. <laughs> <laughs> Witam, tytuł dzisiejszych moich wypocin jest taki jak pewien program publicystyczny mój rzecz będzie o pewnych czyichś poczynaniach, które jak nic skłaniają do takiego nazwania całej sytuacji. Spokojnie nie będzie o polityce, chociaż można powiedzieć, że jest to polityka pewnej firmy, dotycząca wewnętrznych przepisów drogowych. No cóż, takie czasy. A zresztą już Paweł i Gaweł wiedzieli, że wolność domku w swoim domku. Nic, więc to nic nowego. Chociaż zaraz zaraz coś mi się przypomina, że gdzieś na zachodzie Europy podejrzewa Anglii. Był taki e, przypadek, o czym donosiły wówczas media, że pewien jegomość, raczej sir, jegomość kosił sobie trawkę we własnym ogrodzie, na własnej posesji, na własnym traktorku-kasiarce, ale złośliwy sąsiad uprzejmie doniósł policji, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że ów sąsiad jest po spożyciu alkoholu. Uzasadnione, bo pewnie tyle, co od niego wrócił, gdzie sobie strzelili po szklaneczce z lodem. W każdym razie, ser policja przyjechała, przebadała gościa i na skutek niekorzystnych wskazań alkomatu wyciągnęła odpowiednie konsekwencje karne, czyli jednak nie wszędzie jest wolność a a w Ameryce podobno strach wchodzić na czyjąś posesję bez zaproszenia, w obawie przed zastrzeleniem, a w Wielkiej Brytanii można nawet zamiarem zabrania prawa jazdy. Co kraj to obyczaj, ale póki co jesteśmy w Polsce, to może wreszcie o polskiej wolności. Otóż owa firma wprowadziła sobie na własnym terenie, notabene dość dużym, bo ileś tam hektarów, własne przepisy drogowe. To znaczy, zaostrzyła już. Ogólnie istniejące. Zresztą podobne praktyki spotykałem w wielu innych firmach, ale takie jak w tej po raz pierwszy. Myślę, że już odpowiednio zbudowałam napięcie, jednocześnie rozpalając ciekawość, a więc ta dam! No, po oparacie. pierwsze, ograniczenie e, do, 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 prędkości uh -huh. do. 30 km na godzinę na terenie no, no. całego zakładu. To okej, okay, no dobrze. Dla wszystkich. To Auto, zaprawe. motocykl, rower, liczna ciężarówka, wózek jezdniowy, czy ktoś na rolkach. A propos. Mhm. Wszystkich obowiązuje takie ograniczenie. A, i żeby nie było, że to taki pusty przepis, mają fotoradary, które są rozstawiane w różnych miejscach, raz tu, raz tam. Mało tego, fotoradar na trójnogu, bo raz go widziałem, jest w takim maskującym go sweterku moro. I nie ma kilkaset metrów przed tablicy z napisem, uwaga, fotoradar. Tu mierzymy prędkość. Nic z tych rzeczy. A i nie ma tam, um, że jest jakaś granica błędu, że do 10 kilometrów, jakieś widełki. Nie, tak jak na Słowacji, nawet o kilometr za szybko, pokuta. Po drugie, pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, co nie znaczy, że może sobie chodzić to tu i tam w poprzek i wszerz, niczym stado dzików po polu z ziemniakami albo kukurydzą. Tylko chodniki i przejścia, tu jest królem. Zbliża się do przejścia, wszystko się zatrzymuje, nawet kruki z orzechami w dziobach. No i po trzecie, po zmroku bezwzględny nakaz noszenia przez pieszych odblasków. Patrzcie, 30 km na godzinę. Bezpieczeństwo pieszych i odblaski. Bezpiecznie? No raczej. I można, można. Da się, no da. Adwokat diabła zapyta, ale kto mnie do tego zmusi? Nikt oczywiście, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeśli chcesz wejść na teren firmy, to musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie tych przepisów, czy to jako gość, czy pracownik. Osobiście uważam te przepisy za zbyt radykalne, no może oprócz tych odblasków, ale 30 to naprawdę za wolno. A to pierwszeństwo pieszych, nasze społeczeństwo nie dojrzało jeszcze do tego. To nie jest dobrze, jeśli tu jest tak, a wyjdziemy za bramę jest inaczej. Mogą wystąpić u niektórych kłopoty z przestawieniem się, co może generować niebezpieczne sytuacje na drodze. Póki co cieszę się, że tego typu pomysły zostają za bramami i szlabanami różnych firm i niech tak. Będzie jak najdłużej. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam Waldek. Dziękujemy Panie Waldku, Waldemar Warchu, nasz falietonista. No, no ciekawe, i co Pan myśli? No o ciekawe, tym? Ja mam parę przemyśleń. No, prędkość, nie wiem. Ja...